Cześć, witajcie. Tutaj Xaliona, to jest kolejny odcinek z serii OMSI 2 i widzę was na mapce Warszawy. Myślałem, że już wszystkie te mapki przejechałem, natomiast tak sobie przeglądam i widzę, o karwa, jeszcze dwóch linii nie przejechałem. A że dużo osób pytało nawet, kiedy Warszawa i zawsze odpisywałem, że już nie ma linii warszawskich, których bym nie przejechał. A tu proszę bardzo, jednak są, także oto dzisiaj Warszawa i mogę już nawet zaspoilerować, że w niedzielę także będzie Warszawa. Także dzisiaj manik w malowaniu MZA. Oczywiście standardowo link do malowania macie w opisie. No i myślę, że można go odpalać. Można go sobie odpalać. Dobra. Tam już wbijamy wszystko, ponieważ dziwnym sposobem ten entry point, czyli miejsce, w którym się spawnuje autobus, jest na środku drogi, także odpalę tam. Mam wrażenie, że gra będzie troszkę za głośna, więc ściszę. Dobra, troszkę tam jestem za przystankiem. Dobra, mogę się cofnąć ewentualnie. Troszkę się wycofam. Żeby było im lepiej wsiadać, proszę bardzo. Wbijamy sobie w takim razie linia 114.00, Rącik 01 pewnie, tak jest, Młociny UKSW, blokada drzwiczków i otwieramy. To, żem poblokował drzwiczki, nie? Blokowałem nie te, co chciałem. To mam pokonfigurowane. Zmieńmy sobie to i tutaj potrzebuję coś zmienić. Mirrors. Nie interior, tylko exterior, tak jakby. Nie wiem, typ B, nie. Mirrors, typ A. O, tak, będzie mi lepiej patrzeć. Tak, to się tylko da w jedną stronę blokować, więc sobie za bardzo nie zblokuję. Włączę sobie powiadomienia i tak dalej. 7 minut do odjazdu, czyli 11 po. Ustawmy na 10 i 50 może. O, ktoś tam jeszcze wsiada. Nie, już nikt nie wsiada. Także troszkę czasu tutaj zmarnowałem niestety. I zapomniałem zmienić tego sceny. Piękne rzeczy. Gdybym pewnie nie spojrzał, to bym już tak miał do końca. Dobra, lecimy. Ło! To niestety się najprawdopodobniej zbuguje za chwilę ruch i będziemy musieli się przebić przez boty. Tak się to z reguły niestety dzieje. Z tego, co sobie już testowałem. No nic, poczekamy, zobaczymy, tak? Światełko sobie włączę, o. No i teraz poczekamy sobie teraz na kolejność tutaj. Dobra, także ruch się akurat mi się nie zbugował. Jak wczoraj testowałem mapkę, to było źle, było strasznie źle. Dzisiaj na szczęście działa, także jest spoko. Naprawdę niekoniecznie ten pas, na którym powinienem być, ale już niech będzie. Mili warszawiacy mnie przepuścili.
A co? Malutkie opóźnionko już jest. Taki niepewny ten pan w tym maniku, to już wolałem się mu nie wpierdzielać. Jest na żądanko. A że przytarłem na żądanie, to się musimy niestety zatrzymać. Niestety, nie, niestety trzeba i tak powoli sobie nadrabiać już opóźnienie. Wsiada, nie widzę, nie wsiada. Ło! Tutaj tak ostro zajechałem, można tak powiedzieć. Podobny wiadukt jest w Kielcach, można by taki wykorzystać mniej więcej, gdyby to była jakaś taka mapka prywatna bardziej. Czy damy radę? Tak, daliśmy radę. Nikt widzę, że nie wsiada, nikt nie wysiada, można olać przystanaczek. O, już te kolory są w tej grze takie przygnębiające, cholerka. W ogóle nie przeskakiwał mi sterownik, ale już się widzę ogarnął. Muzealna. Szkoda, że mapka chyba, nie wiem, zapowiedzi chyba tylko w Solarisie działają. A że chciałem chwilowo odpocząć od Solarisów, to jedziemy czymś innym, tak? Ciekaw jestem, czy przypadkiem gra nie będzie za cicho teraz. Wezmę tak dla pewności troszkę podgłośnie. Bo niepotrzebnie mieszałem w opcjach, bo miałem przyjechać manem Lyons Coachem, który jest cichutki, ale w końcu mi się odwidziało, no i jedziemy tym, co nie? A zapomniałem, że ten manik jest taki no troszkę głośny. O! Szanuję takich kierowców, bardzo, są maczkuś, wa. Nie działa mi ten klakson, no. Tak bym sobie ich fajnie strąbił. Nie ma to gdzieś przycisku klaksonu? Chyba nie, to nie to. No nie, klikam i nie działa, zepsuł się, w piździec. Dzierżoniowska, na żądanie. Lala. A jaki to byłby screenshot? Ważymy, bo ten pajac tutaj stoi, no. Gdyby on tutaj nie stał, byłoby fajniej. Może on będzie miał pierwszy zielony na przykład, też by było spoko. Pojedzie czy nie pojedzie? Nie, bo ma się czerwony. Kuźwa, no dobra. Gdyby tak stąd zrobić. O. Nawet ten screenshot nie głupi by był. Czekajcie. Dwójka, trójka, jedynka, dobra. Powiedzmy.
Ktoś tu wsiada, także się zatrzymam. No i zresztą na żądanie też wciśnięte. Anny Jagielonki. To już chyba będzie przedostatni przystanek, jak mi się wydaje. A może i nie. Zrobimy sobie ten cały kursik, czyli od Mocin do Mocin. Także zmieniamy tutaj trasę na UKSW i lecimy znowu pod metro. Po taki, nie wiem, 12-14 minutowy odcinek to byłby za krótki, nie? A nie, jeszcze Żubrowa UKSW. A tak to pojedziemy sobie w dwa kierunki i będzie spoko. O, kuźwa, zamknąłem już im drzwi. Czujesz to? Troszkę się pospieszyłem. Panie, ja wysiadam! Tak, pewnie by mi się babeczka darła. No i już byśmy musieli kończyć odcinek, a tak. To jeszcze zrobimy jeden kursik, tak jakby. No, zażalałem troszkę z tym kątem. Troszkę lakier tam porysowałem. Dobra, podsumowanie jest, ok. Teraz na Road 02 metro Młociny. Już nowe babki wsiadają. Gitara. No tutaj byłby lepszy screenshot. Mogę spróbować, zobaczymy jak będzie tamten wyglądał, a jak będzie kaszonowaty, to po prostu wezmę ten i tyle. Tylko tu jest podpowiedź. O, teraz. Teraz lepiej, zdecydowanie. Tak, 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 tak. Przesunę sobie o 4 minutki. Już nikt nie wsiada. Dobra, tam nie panikuj. No i go. Tą stronę chyba jest krócej, zamiast chyba 11 minut to jest chyba 7. Bo to jakby się tak nie zakręca strasznie, tylko to już za chwilę będziemy na tym skrzyżowaniu, gdzie robiłem tego pierwszego screena. No i z tym kursorem stąd. Czekamy, dobra, także ruch dzisiaj mi działa dużo lepiej niż wczoraj, to dobrze. Bo wczoraj był w niektórych miejscach taki zbugowany trochę. Jak sobie testowałem mapkę, malowania i tak dalej. A widzę, że dzisiaj jest już spoko. Mam nadzieję, że tam nie był przystanek.
Nie, bardziej to był taki, nie wiem. Nie wiem to, co to było, ale raczej to jeszcze nie Dzierżoniowska. Tym bardziej, że Dzierżoniowska to była tam przy tym skrzyżowaniu, także. To raczej nie było to. Myk, cyk. O, tym manikiem dawno nie jeździłem i odpierdzielam nim niezły szajs. Już dwa razy na krawężnik dzisiaj wjechałem. Co nie jest dobrą oznaką. Muzeal. To jest jeden z tych autobusów, które zupełnie nie trzymają prędkości, jak się im puści gaz. No po prostu w momencie zwalniają, nie? Ale i mają fajnego kopa, więc nie jest źle. No i z tym kursorem stąd. Dalej, i tu już chyba będą te skrzyżowania takie, te duże. Rondo takie pod wiaduktem i tak dalej. Także ta trasa jest zdecydowanie, ten kierunek jest zdecydowanie krótszy. Są też z kolei podobne do jednego skrzyżowania w Gdańsku nawet. Też jest takie jedno skrzyżowanie na wjazdówce do Gdańska. Tam też między innymi się jedzie na Westerplatte. Też jest taki wiadukt na drogę jakby taką główną, a pod tym wiaduktem też jest takie rondko duże i przystanki rozmieszczone, tak żeby na różne kierunki można było się fajnie tam poprzysiadać. Takie fajne to jest. Całkiem fajnie jest przemyślane to wszystko. Też dość podobny klimacik. W końcu i Warszawa, i Gdańsk duże miasta, nie? Warszawa oczywiście większa, ale no nadal pomysły widzę podobne. Ktoś tu chce wsiadać. Wysiadać? Nie, nikt. No i już metro Młociny. Że można by już dać czadu, bo ostatni przystanek. Jest tak troszeczkę ciasnawo. Szkoła, bo takie dźwięki były podobne, że tam, że dzieciaki się darły i tak dalej. Pewnie gdzieś tutaj faktycznie jest też szkoła i na mapie też jest. Dobra. No także to była jedna chyba z tych linii, które nawet bym mógł przejechać na tym pamiętnym takim odcinku live'owym, gdzie jeździłem sobie Jelczem, takie różne kółeczka na mapie. Także tutaj byłoby idealnie, bo bym sobie mógł tak pokręcić kilka tych kółeczek. Ale to już było dawno temu. Odcinek oczywiście standardowo jest jako powtórka na YouTube. No i dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na live, link macie tutaj oraz w opisie, żeby można było sobie kliknąć. Macie również Instagrama, Facebooka. Zapraszam do lajkowania, do followowania na Twitchu. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!